Jest z nami Kasia Solus-Miśkowicz z teamu Dek Meble Cykrokolona Kielce. Dzisiaj w koszulce mistrza Polski w maratonie. Tak, dzisiaj wystartowałam w maratonie i udało mi się wygrać, czego się niesamowicie cieszę. Powiedz nam, jak wyglądała walka na trasie, bo z tego, co nam mówili chłopaki wcześniej, nie była to wcale łatwa trasa, a też miałyście do pokonania taki sam dystans jak mężczyźni. No niestety taki sam dystans mieliśmy tam. Miałam jeszcze nadzieję, że coś będzie mniej, ale jednak nie. Równe warunki dla wszystkich. Trasa faktycznie była ciężka, ponieważ podjazdy... fajna trasa była w tym sensie, że podjazdy, choćby było mokro, zawsze dało się wyjechać, ponieważ były szutrówki, trochę asfalt, ale były tak ciężkie, tak długie, że ja nie pamiętam, gdzie jechałam, takie ciężkie, długie podjazdy, a zjazdy również mnie zaskoczyły, ponieważ były takie kamienie jak w Tatrach, jak u mnie w moich terenach i był problem, żeby zjechać. Zjechałam oczywiście wszystko, ale no, był mały stresik, także bardzo pozytywnie oceniam trasę. A powiedz, bo większość tutaj zawodników, którzy wygrywali na mistrzowskie tytuły, to zawodnicy cross country. Ty też raczej specjalizujesz się w tym, czy jakiś specjalny trening trochę zmodyfikowałaś na tę imprezę, czy to była w ogóle jakaś docelowa impreza, czy tak raczej podeszłaś do tego z rozpędu? Znaczy się, ja się sama nie przygotowuję, ponieważ od 2 sezonów współpracuję z Bogdanem Czarnotą, którego pozdrawiam i życzę mu szybkiego powrotu do zdrowia. No i z Bogdanem mówi, że faktycznie nie przygotowaliśmy do maratonu, w XC się trenuje mnie, żebym startowała w XC, ale mówi, że jedź, może uda się akurat coś po prostu, coś zdobyć albo nawet powalczyć. Ja mówię, dobra, no to jedziemy. No i okazało się, że jestem na tyle mocna, że udało mi się dojechać do końca, ale jednak to było bardzo ciężkie, ponieważ to faktycznie nie jest mój dystans i nie pamiętam, chyba jeszcze nigdy nie jechałam tak długiego wyścigu. A powiedz w takim razie, jak wygląda sezon polskiego zawodnika cross country, bo wiemy, że jakiś imprez na najwyższym poziomie ciężko znaleźć w Polsce. Czy musisz dużo też podróżować, czy raczej starasz się wyszukiwać imprezy jakieś bardziej lokalne, takie o mniejszym prestiżu, powiedzmy? Znaczy się, jako żeby startować w XC, to faktycznie muszę dużo podróżować i chciałabym dużo podróżować. Jednak jest to uciążliwe i no nie mam takich warunków, żeby jeździć na Puchary Świata, jeździć na wyścigi pierwszej kategorii, ale klub stwarza mi tak dobre warunki, że faktycznie staram się tak nie zupełnie cały czas startować za granicą i ścigać się, ale wyjeżdżam bardzo często i jak tylko się da, no to właśnie jeżdżę za granicą, a w Polsce to jest dopełnienie i wybieram takie imprezy, które są ciekawe, które mogą podnieść dyspozycję zawodniczki. Dziękujemy Ci bardzo i życzymy powodzenia w następnych startach. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.